Ta czołowa trójka, Stefan Kraft, Andreas Wellinger, Anders Schwanemel. Tak przedstawia się w tej chwili rywalizacja. Warunki mocno wieje z przodu. Zawodnicy mają odejmowanych po około 30 punktów. 27,7 miał odjęte Stefan Kraft. Wiatr, który przekracza 2,3 metra na sekundę, wiejący pod narty. Prawdziwy huragan, ale takie warunki sprzyjają dalekim lotom. Teraz zmiana belki na 11 startową i Richard Freitag w powietrzu. Popatrzmy teraz na lot reprezentanta Niemiec, no i to nie jest tak daleko, jak tego sam Richard Freitag by się spodziewał. Rozpoczął się ten konkurs z 12 belki startowej. Do tego momentu wszyscy właśnie z tej platformy startowali. No i mieliśmy kilka znakomitych, ponad 140-metrowych skoków. Stefan Kraft 147, jak mówiliśmy. Wellinger 143,5, 141,5. Anders Schwanemel to jest czołowa trójka. Wielu zawodników powyżej 130 metrów. No a przypomnijmy, punkt konstrukcyjny skoczni Milenko-Pszansę to właśnie 130 metrów, a jej rozmiar 145 metrów. No i żeby być z tymi, Marek, informacjami do końca u Państwa w porządku, trzeba jeszcze przypomnieć rekord tego obiektu, 152 metry. Janne Ahonen w 2005 roku, Juri Tepesz w 2014. Na razie najlepszy z biało-czerwonych, Maciej Kot na miejscu 15, Stefan Hula z Andrzejem Stękałą ex aequo na miejscu 21. Oni mają w tym momencie kwalifikacje do serii finałowej, tymczasem na 26. miejscu Jakub Wolny, na 27. Jan Ziobro. To pierwszy i drugi skoczek w kolejce oczekujących na ewentualną kwalifikację. Ale tak patrząc, to już tak naprawdę nie ma kto zepsuć, bowiem pozostało do końca już tylko 5 skoczków. Johan André Forfach w serii próbnej 129 metrów zaledwie, no ale wtedy były gorsze warunki, teraz są te warunki dużo lepsze. No i ci najlepsi skoczkowie wykorzystują je. Wprawdzie Johan André Forfach nie przekroczył 140 metrów, no ale 134 metry to jest też dobra odległość. Oceny od sędziów 4,18, 1,17,5 punktu, no a wiatr około 2 metrów na sekundę. No trochę się obawialiśmy o ten dzisiejszy indywidualny konkurs. Wczoraj, pamiętają Państwo, tylko jedna seria konkursu drużynowego z powodu zbyt silnego wiatru. Dzisiaj też od rana wiało bardzo mocno, no ale ostatecznie udało się przeprowadzić całą serię próbną i z krótkimi przerwami rozgrywana jest pierwsza seria, więc wydaje się, że konkurs nie powinien być zagrożony. 134 metry Forfanga, to daje mu w tym momencie 8 miejsce. Czołowa trójka, Kraft, Wellinger, Fanemen. Dalej na 4. miejscu Daniel André Tande. Na miejscu 5. Roman Kołdelka. I Tande i Kołdelka po 139,5. A teraz popatrzmy na skok Heibecka. Tylko 111 metrów dzisiaj podczas serii próbnej, a więc bardzo słabo. No teraz zdecydowanie lepiej, co nie zmienia faktu, że nie będzie liczył się w dzisiejszej rywalizacji Michael Heibeck. Ta strata będzie zbyt duża, jeżeli mówimy o tych warunkach, jakie panują. Będzie miał odjętych 20,8 punktów. 123,5 metra zaledwie przy 147 Krafta, 143,5 Wellingera i 141,5 Andersa Schwanemela. To naprawdę wygląda blado. A wygląda blado i za chwilę zobaczymy, które miejsce będzie zajmował Heibeck, bo ja nie jestem przekonany, czy on w ogóle awansuje do rundy finałowej. No jeżeli nie, jeżeli będzie dalej niż miejsce 27, to już Jakub Wolny awansuje do serii finałowej, co oznacza, że tym samym Kuba zdobędzie swoje pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata. 27 miejsce Jakuba Wolnego, 28 Janka Ziobry, 34 jest Michał Heibeck, co oznacza, że Kuba Wolny jest czwartym z Polaków, który awansował do serii finałowej. O, wielkie zaskoczenie, skok Heibecka. Popatrzmy na Kenneta Gangnesa. Bardzo duża jak zwykle u Norwega prędkość na progu, no i dobry wynik. To jest chyba niespełna 140-metrowy wynik, ale oczywiście rezultat, który będzie plasował trzeciego zawodnika w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wysoko po pierwszej serii. 139,5 metra odległość Kenneta Gangnesa. No, ale odjętych tylko 16,4. Tak, miał słabszy wiatr pod narty, a zatem ta jego odległość jest dobra, bo będzie miał mniej odjętych punktów, a w dodatku pamiętajmy, że skacze z niższego rozbiegu, podobnie jak kilku zawodników przed nim. No i dzięki temu Kenneth Gangnes, myślę, będzie wysoko w klasyfikacji po pierwszej serii. Za chwilę zobaczymy, które miejsce. Na razie Stefan Kraft liderem, Andreas Wellinger drugi, Anders Schwanemel na miejscu trzecim, a Kenneth Gangnes jest w tym momencie pierwszy. Pierwszy, tak jest. 120 i
pół punktu, 139,5 metra, 120,5 punktu, o 0,6 wyprzedził. Nie, o 1,1 punktu a, wyprzedził. Tak, wyprzedził Stefana Krafta. Tak, Stefana Krafta. Tam jest bardzo ciasno. No i pozostało już tylko dwóch skoczków w pierwszej serii. Severin Freund i Peter Prewc jako pierwszy reprezentant Niemiec. Ponad 146-metrowy skok wymagany, by rywalizować z Kennethem Gangnesem. I teraz pięknie, i teraz daleko, i teraz wspaniale. Prawie wielkość skocznia, więc 145 metr. Tam mniej więcej lądował, 145,5 metra, a więc to nie jest najdłuższy skok, to jest drugi skok tej pierwszej serii, 147, przypomnijmy Stefana Krafta, no ale Severin Freund będzie miał odjętych za wiatr, 28,4 punktu, dodanych 4,3 za nieco skrócony rozbieg, noty także wysokie, 3 razy po 19 punktów, 2 razy 18,5, no i wszystko wskazuje na to, że no jeżeli nie będzie pierwszy, to tuż za Kennethem Gangnesem, Severin Freund. Tak, Severin Freund w przeszłości tutaj dwukrotnie wygrywał. Dwa razy był drugi, raz stał na trzecim stopniu podium. W sumie 5 razy stawał na podium tutaj podczas konkursów rozgranych w Willingen, a więc najwięcej ze wszystkich skoczków, którzy startowali tutaj, począwszy od 1994 roku. Tak, on był, wygrał w 2015, w 2011. No i teraz, na którym miejscu Severin Freund, wysokie noty, 145,5 metra, odległość, jaką uzyskał reprezentant Niemiec. No i będzie na drugim miejscu, będzie za Kennethem Gangnesem, ale ta strata do prowadzącego reprezentanta Norwegii to tylko 0,2 punktu. Peter Prewc tutaj w Willingen nie wygrał, ale w ostatnich latach był drugi, był trzeci. No dzisiaj w serii próbnej 149,5 metra. Zobaczymy, jak będzie w pierwszej serii lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, triumfatora turnieju czterech skoczni. Powyżej rozmiaru skoczni Peter Prewc. A więc ciągle jest w fenomenalnej formie reprezentant Słowenii. 148,5 metra, a więc najdłuższy skok pierwszej serii. 24,2 punktu za wiatr, a więc mniej niż chociażby przed momentem Severin Freund, mniej niż Stefan Kraft. No więc nie ulega wątpliwości, że przy notach sędziowskich od wszystkich arbitrów po 18,5 punktu będzie liderem po pierwszej serii Peter Prewc. Ale te różnice no, pomiędzy na razie Gangnesem, Freundem, 0,2 punktu, 1,1 traci Kraft do Gangnesa, będący na trzecim miejscu. Teraz oczywiście to wszystko się przesunie. Liderem będzie Peter Prewc. Przed momentem Milan Kopczance w całej okazałości. No i Peter Prewc, łączna nota 128,9 punktu, a więc wyprzedzi o 8,4 punktu Peter Prewc Kennetha Gangnesa. O, zobaczyć, Peter Prewc, Gangnes, Freund, to czołowa trójka. Dalej Kraft, Wellinger, Fanemel, Tandek, Koudelka, Freitag. Czołową dziesiątkę zamyka Jan Matura. O, bardzo dobra postawa Czechów dzisiaj. Widzą Państwo Koudelka, Matura w pierwszej dziesiątce. Niedługo zobaczymy trzeciego z Czechów, Jakuba Jandę, na miejscu 12, a więc dobra postawa naszych południowych sąsiadów. No Maciej Kot dzisiaj najlepszy z biało-czerwonych, 133 metry. O, pozostała trójka oczywiście cieszy fakt, że są w rundzie finałowej.